Punkt 16. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność miasta. Poproszę panią burmistrz o mówienie. Więc zacznę od tego, że chodzi o działkę przy ulicy Starowiejskiej, zabudowaną działkę przy ulicy Starowiejskiej 2. I teraz tak, zacznę może od autopoprawek, ponieważ ten projekt, który państwo macie, no tam wkradły się pewne błędy, no i chciałabym tutaj omówić tą autopoprawkę. Nie wiem, czy państwo macie autopoprawki, tą uchwałę z autopoprawką, to zaraz pani Agnieszka rozda. Disco? Dobrze, to państwo już będziecie mieć ten projekt uchwały, a ja omówię autopoprawki. Po pierwsze, w tytule tej uchwały było w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność miasta Mszana Dolna, a powinno być w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiącej własność miasta Mszana Dolna. W podstawie prawnej, oprócz artykułu 13 ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinien być jeszcze artykuł 37 ustęp 1 i to zostało dopisane. A także w treści paragrafu pierwszego, który może przeczytam, wyraża się zgodę na sprzedaż części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mszanie Dolnej przy ulicy Starowiejskiej numer 2, było wydzielonej, a teraz ma być mającej się wydzielić, z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 4316/15 obręb Gronoszowa, objętej księgą wieczystą numer NS2L00023428/7, zgodnie z załączonym szkicem. I ostatnia autopoprawka dotyczy szkicu, dlatego że w tej uchwale, którą dostaliście państwo w materiałach, ta działka była inaczej podzielona niż rozmawialiśmy później na komisji. Czyli po prostu w tej chwili ta działka, która będzie do sprzedaży, nie będzie obejmowała chodnika z przodu budynku. No i myślę, że to tyle. Czemu taki projekt uchwały, mam powiedzieć? No, szukamy po prostu środków, którymi moglibyśmy nasze wkłady własne do zadań, które będziemy realizować, po prostu uzupełnić. Dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz, w paragrafie pierwszym tej pierwotnej uchwały był jeszcze zapis ostatni. Zgodnie z załączonym szkicem, a w tym teraz przedstawionym nie ma takiego. Czy to jest jakiś błąd? Tak? Czyli do tej uchwały, którą otrzymaliśmy teraz, jako uchwała z autopoprawkami, tutaj tak. Po słowach objętej księgą wieczystą i tak dalej, stanowiącej własność gminy miasta Mszana Dolna, zgodnie z załączonym szkicem. Tak? Tak? Po przecinku. Tak, dobrze. Dokładnie. Po przecinku, zgodnie dobrze. Z załączonym szkicem. Bez chodnika. Mhm. Szkic wyjaśni. No po to właśnie ten szkic powstał. Właśnie. Dobrze, dziękuję za omówienie projektu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę pytań. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. Również Komisja Gospodarki na spotkaniu ze wszystkim i wszyscy radni wyrazili wtedy opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy wszystko jest jasne w tym teraz doniesionym projekcie z autopoprawkami, tak? Czy jest konieczność odczytania tego przed głosowaniem? Czy... Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały z punktu 16 porządku obrad i proszę o oddanie głosu. Dziękuję.
Dziękuję. Głosowało 13 radnych, 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.